Cześć Darski, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy Warhammera drugiego i cóż, atakujemy teraz tutaj armię wysokich elfów, dosyć potężną, ponieważ mamy tutaj Straż Feniksa, mamy balisty, mamy smoka Feniksa. No, będzie trzeba to pokonać, jeszcze mamy tych smoczych książąt, no ale ja mam dużo, bardzo dużo szczurów, tak więc myślę, że uda mi się ich zalać po prostu. W sumie cała... Aha! Teraz poszło na moją myśl bardziej, wychodzi na to, że nie będę musiała tego rozgrywać, jak miło. Dobra, wyrzucam się po prostu, papa. Wtedy po prostu nie zwróciłam uwagi, żeby mi nie złapał zasadzki najwyraźniej, dobra. Zjedź jeńców. Uzupełnienie jednostek. Dobra. Nie zwróciłam uwagi po prostu, że tutaj... Nie zapało mi tego, że to zasadzka jest. Ma być. Dobra. I teraz tak. Myślę, że tą armię zostawię tutaj do ochrony tego. Znaczy, żeby opanowała tutaj niepokoje. Minus 30 przez podwój. Jeju. A armię Quicka plus armię Tom wyruszy ona na wyspy i zajmie wieżę gwiazd, a potem wieżę słońca, a potem prawdopodobnie Tor El Asor. W takiej kolejności. Myślę, że to załatwię. Tutaj no niech sobie blegają. Dobra. Prawdopodobnie teraz atakują, ponieważ ja jestem już za blisko armiami i oni muszą jednak zareagować na mnie, żeby ten... żeby nie zostać wyrżnięci. I tak zostałem wyrżnięci, ale mogą próbować nie zostać wyrżniętymi. To po prostu leży teraz w ich myśli przetrwania jakiegokolwiek. No właśnie, tak jak mówiłam, zaatakowali mnie. Myślę, żebym spróbował się wycofać. Dobra. Jak miło. I oni popełnili samobójstwo właśnie. Nie, po prostu częstotliwość popełniania samobójstwa przez komputer jest tutaj wyższa niż w Romie Dwójce. Tak stwierdzam, ponieważ w Romie Dwójce uciekali z własnych miast, a tutaj podchodzą pod moje armię w forsownym marszu i dają się wyrżnąć. Sparsz inżynier mi wrócił, jak miło. Dobra, tutaj w takim razie teraz ich pokonamy. To będzie zasadzka. Nie poszło to po mojej myśli, ale część ich sił została pokonana. To się liczy. Dobra, teraz co ja mam zrobić właściwie? Powinnam się wycofać. Nie chcę mi się wczytywać po prostu już teraz. Dobra. Ale ich armia została przetrzebiona mocno. Nie uzupełnią tego. Ta armia się cofnie. To jest bardziej doświadczony skaven. Ta armia... nie wejdzie do kwiatek. Nie będzie trzeba uzupełnić armię po prostu. Dobra, trudno. Dochody mi podskoczyły przynajmniej. I tutaj tak, ta armia... przechodzi w ten tryb i tutaj. Ta armia... niech siedzi w mieście. Musi zadowolenie tu utrzymać odpowiednie. A ogólnie przydałoby mi się to do rozwoju. To wyszmy w takim razie. Tutaj na razie nic takiego. Tutaj to mogę rozwinąć. Świetnie. Rozbudowujemy. Tutaj... jeszcze trochę zejdzie, zanim będę miała nadwyżkę. Tutaj coś mogę, niekoniecznie. Tutaj też. Dobra. Bohater mi wrócił. Bohater niech idzie na południe. I tutaj masz punkt umiejętności. Weźmy to. I tak, ty zwerbujesz armię niedługo. Ty będziesz się bronił w kujatek. Nie no, aż mnie zaskoczyło, że oni przegrali, bo zostali wzięci w zasadzkę, armia wykończona. Prawda, wiecie, jakbym to rozegrała ręcznie, to by zostali wyrżnięci bez strat większych dla mnie, ale wziąłem automat, bo już po prostu to jest jeden z tych momentów, kiedy się nie chce rozgrać bitew. W takim momencie, kiedy wróg tak bezsensownie spami małymi armiami na ciebie. No i troszkę przez to straciłem jednostek, ale dobra tam.
A oni będą się tam skręcić po moim terytorium. Okej, w porządku, ja sobie uzupełnię w tym czasie armię. Nic mi to nie przeszkadza. A armiami... Tutaj tymi będę musiała dalej wyruszyć. I wchodźcie na wodę. Dobra. I ile to zajmie? Dwie tury dopłyniecie tam. Dwie, trzy. W sumie. Długo. Wejdźcie do miasta. Werbujemy. No, michów zaraz możemy. Ze dwa oddziały. I reszta to niech będzie tak. Ci i ci. Okej, okay, zaraz będę miała pełną flagę. Najbardziej doświadczoną niż ta wcześniejsza. Wy tutaj wejdźcie w normalny tryb armii. Tutaj. Tu coś mogę zrobić. Tu potrzebny garnizon będzie. Gdzie się miałem może mojego... O, właśnie, jest. Idziesz tutaj sobie. Tutaj może weźmy... Nie ma w pobliżu wrogich armii, więc wezmę forsowny marsz. Choć mi to niewiele da, ale popłyniemy szybciej troszkę. Ta armia niech mi towarzyszy. Płyniemy już na elfy. Dobra. No i koniec tury dalej. Będzie trzeba jeszcze raz zatakować tą armię, po prostu jeszcze raz ją wyrnąć. A potem tak, jak opanuję wyspy, to wyślę po prostu tam oddziały i zniszczę tą ich wyspę. Ja nie będę jej zajmowała, ponieważ to jest kompletnie beznadziejna prowincja, ponieważ tak, jedno miasto jest tu, drugie tu. I takie, dlaczego z tej wyspy nie mogę zrobić, nie wiem, pojedynczej prowincji? Znaczy z jednej, jedno prowincji składającej się z jednej z osady? Mimo, że takie już są w tej grze, jak choćby... Wyspa Piratów Sartosy to jest właśnie pojedyncza prowincja z jednym miastem tylko. Tak więc robili tak. Dlaczego znowu tak nie zrobili, tego nie wiem. Czy zaczęli mi oblegać? Nie, nie zaczęli mi oblegać. Tak więc ja tu jeszcze troszkę jednostek mogę zrobować. Myślę, że dodatkowych tych. Do dwa oddziały. Dobra. Tutaj elfy do mnie płyną. Płyniecie w forsownym trybie. Czy, no może ja ich mogę złapać za sadzkę? To jest takie moje pytanie bardzo, bardzo mnie nurtujące. Jak widać, mogę. Dobra, no to idziecie na dno. Uzupełnię jednostek stanowczo. No i dobra. Armia pozbyta, tak więc myślę, że mogę wejść w forsowny marsz. Podpłyńcie tutaj. Nie ma tu nic, nawet garnizonu potężnego nie ma. Świetnie. Ta armia wam towarzyszy. Mam nadzieję, że nie mają tutaj w pobliżu kolejnej armii żadnej. Tutaj Quick zaawansował, tak więc jemu dajemy co? Teraz. Prawiające ostrze, największa obrona na zwarciu, blizny weterana, więcej punktów życia, potężny cios. Weźmy mu to. I potem trofea z głów na kolejnym poziomie. Tutaj jego towarzyszowi weźmy nagły atak. Dobrze. Tutaj armia mi się uzupełnia dalej. Tutaj mogę mury rozbudować, ale nie chcę na to marnować obecnie pieniędzy. Tutaj za to rozbuduję mury. Bardziej przyda mi się to. I tutaj mogłabym to w sumie zrobić. Tutaj póki co nic. Przynajmniej na zero jest zadowolenie obecnie. Tutaj... Trochę poczekam. Z rozwojem tego. O, to daje mi... żywność. Jej! Mi żywność plus 5. Budynki daje mi już 16 w tym momencie. Dobra, nice. Jeszcze to mi da potem więcej. Dobra, na koniec da mi to jeszcze żywność. Dobra, opłacało się to zająć wbrew pozorom. Jeszcze powiecie, że tutaj jest specjalny budynek, który da mi też żywność. Nie, nie ma niestety. No trudno.
Ale to jest też prowincja tutaj z 10 slotami, tak więc lubię takie prowincje. W ogóle podobają mi się te prowincje elfickie, ponieważ one mają po 10 slotów na budynki. Dobra. No i są pojedyncze, właśnie. Mają dużo slotów na budynki i są prowincjami tutaj pojedynczymi. To znaczy, że składają się tylko z jednej osady. Teraz tak, atak na to będzie. No, zwerbowali armię. Zaczęli werbować, znaczy się. Okej. Okay. Nie powstrzymają mnie, ale przynajmniej próbują. Jeszcze coś zarazić. No, za późno. Tutaj, jakby mnie nie atakowali, jakby żyli po prostu na tych wyspach, jakby nic sobie nie robili, to. Okej. Okay. Spoko bym mogła przyjąć do wiadomości, że oni istnieją sobie. Jednakże jako stwierdzili, że wypowiedzą mi wojnę, to ja wypowiadam wojnę im. Mówiąc krótko, dobra. Quick dalej awansował i teraz mogę mu dać to. Trofea z głów, ok. Tutaj. Nie zaczniesz oblegać. Dobra. W następnej turze. Ci stwierdzili, że uciekają. W sumie to ma sens, że tak stwierdzili. Mój bohater jest tutaj, niech idzie sobie dalej tu. No niskie dochody, muszę to zmienić. Stanowczo. Tutaj 7 tur do nadwyżki. Z tym trochę zejdzie dalej. Nieprzydzielone punkty. Szary prorok, wędrowiec, masz. W sumie powinnam tą twoją armię chyba rozwiązać. Nie, tak dodatkowe koszta związane z liczbą armii. Spójrzcie. To, że mam tutaj tylko te 5 jednostek, strasznie mi podbija właśnie koszty utrzymania. Mam w tej chwili już 28% zwiększony koszt utrzymania i to jest 3385, nie. Sposoby tutaj na utrudnienie rozgrywki są według mnie bezsensownie zrobione miejscami. Znaczy miejscami bardzo często wręcz. Dobrze, tutaj dalej do hajsu będę potrzebowała stanowczo. Za tury zajmę tę osadę. Tutaj mam jeszcze do rozbudowy. Tutaj teoretycznie powinnam mury, ale potrzebuję pieniędzy. Więc póki co pieniądze, a potem tam zbuduję mury zamiast tego. Ale póki co pieniądze, więcej pieniędzy, ponieważ mam zbyt dużo utrzymania armii. Dobrze. I teraz tak. Tutaj zebrali kolejną armię. Okej. Ty sobie to zajmij. Ta armia padła. Okupacja. Dobra. Wieża gwiazd zdobyta. To jest port. W ogóle we wszystkich tych miastach jest port. Tutaj oni już tworzą sobie kolejną armię. No dobra. Wieża słońca tutaj jest. Ona też nie ma garnizonu, co mnie cieszy ponownie. No i będzie problem tylko ze stolicą ich, ponieważ ona jest maksymalnie rozwinięta i trochę tam sił mają. Was zabijemy. O, ilują zabiska wenów. Sporo. Wiesz co, przejdź sobie w tryb obozu. Uzupełnij minimalnie armię swoją. A tutaj to przebicie pancerza większe, niech będzie. Ta armia się uzupełnia. Dobrze.
Tutaj mam spowolnione uzupełnianie jednostek. No właśnie, przez to, że teren nieprzyjazny. O, tutaj to niekoniecznie, choć w sumie to też nie daje mi hajsu więcej na kolejnych poziomach. Tutaj budynek obronny będzie potrzebny, posągi bogów. Zbudujmy budynek do hajsu najpierw, drugi budynek do hajsu, znaczy to mi da więcej tego tylko. W sumie to też nie da mi hajsu więcej. Zapominam, jak działa z czasem gospodarka z kawenów, się zdaję sobie sprawę z tego. Bo z kaweny mają zjebaną gospodarkę, że tak powiem, i u nich więcej. Wyższy poziom budynku nie znaczy, że daje więcej. To jest tak, więc. A ja zbudowałem tutaj w ogóle śmietnisko zamiast tego. Nie zauważyłam. Nieważne, zaraz to się naprawi. Trzeba tego bohatera się pozbyć. I będzie trzeba tą elficką frakcję pokonać do końca. Najgorsze jest to, że będę miał duży problem z utrzymaniem tej prowincji. Ale no dobra, muszę ją zdobyć. Ci się nie ruszyli dalej, co mnie osobiście cieszy. Tutaj. Nie zaatakujesz dalej. Ty awansowałeś. Weźmy tobie Patermisz stanowczo. No i też płyniesz tutaj. I głupie jest to, że nie mogę wysadzić dwóch armii naraz. Czemu? Mogłabym tu wysadzić obie armii naraz, ale to jest dalej, dobra. Poczekam turę. Czy mam nadzieję, że mnie nie zaatakują po prostu. Dostępne ulepszenie. O, w końcu tutaj, świetnie. Tutaj mogę zbudować teraz to, co powinnam zbudować. Czyli budynek, który da mi rozwój, więcej rozwoju potem. Dobra. Tutaj nic. Tutaj nic. W sumie te budynki do rozwoju, żeby szybciej zaawansować stolicę, by się przydało. No i co? Koniec tury. Jup. Wieża gwiazd pewnie ma teraz duże niezadowolenie. Minus 8 właśnie. Będę musiał zdjąć im podatki teraz. Bo jednak aż tak bardzo dochodu z tej prowincji nie potrzebuję, a potrzebuję, żeby mi się nie zbuntowała w trakcie podboju. No i też teraz co zrobi ta tutaj armia? Jak mnie zaatakuje, to będzie trochę niemiło. I właśnie to zrobiła. Wycofujemy się i właśnie mi poszła na... Właśnie zatopili mi armię. Obowiązek wzywa, stracili dowódcę. Super. Dobra, weźmy tego. I tak, trzeba to jakoś rozegrać. Trzeba najpierw pozbyć się tych. Zaatakuj ich. Ucieczka, nie wpadli w zasadzkę. Czy wyjdziesz teraz na ląd? Nie, bo po co to komu? Czy jak będę to oblegała, to wyjdziesz na ląd? Wyjdziesz, świetnie. I dalej oni mają tutaj przewagę.
Ale jeśli mnie zaatakują, to myślę, że... O, mogłabym ich pokonać w polu. Nie, mam 4 smoki, co ja sobie myślę? Dobra, poblegamy ich, w tym czasie może nie, tutaj uda się tą armię jakoś zregenerować. Najwyżej stracę całe 2 armie i będę musiała to odtworzyć. Zdarza się. Czasem. Tutaj dalej muszę siedzieć, obecnie mam już plus 12 przy włączonych podatkach. Tutaj muszę podatki teraz wyłączyć, muszę pamiętać o tym. Wyłącz podatki, okej, minus 4 tylko, nie tak źle. Jeśli pokonam te smoki, ogólnie oni za szybko zwerbują te smoki, oni po prostu spamią tymi smokami straszliwie, to jest wkurzające wręcz. Oni po prostu robią spam, większy spam tutaj smoków i denerwują mnie. Bohater nie poruszył się. Bohatera dołączmy do tej armii. Tylko tutaj trzeba się czegoś pozbyć. Pozbądźmy się tego oddziału. Dobra. Może powinnam tą armię jeszcze tam do nich wysłać. W sumie byłoby to mądre chyba. Dobra, póki co oblegajmy. I prawdopodobnie teraz dojdzie do bitwy, którą przegram. Najpewniej. Gdzie ona tam? Mam wpis do wojska, może to wygram. Dobra, wiecie co, zobaczymy. Tylko 4 smoki. Ja mam dosyć sporo sił. Dobra, wiecie co, nie, ja to spróbuję rozegrać, jak to przegram, to po prostu tą armię się odtworzy. Quick przecież nie zginie, a armię jako taką będę mógł odtworzyć, tak więc po prostu atakujemy ich i spróbuję to wygrać. To będzie śmieszne. Jeśli to wygram, będę zaskoczona, tak szczerze mówiąc. Najbardziej szkoda będzie doświadczenie jednostek tak naprawdę, ale no dobra. Bijemy się. W ogóle rzecz biorąc, przed tą bitwą powinna być jakaś przemowa jednak tutaj dowódcy, bo kurde, sam to nie do posiłki. Tak, myślałem, żeby się nie bronić tutaj. ale nie, w przypadku kolejno chyba nie ma to sensu, atakujemy po prostu. Wykorzystamy to wzgórze. I przeprowadza atak. Ale tak, w każdym razie tutaj bardzo by się przydała na początku tej bitwy przemowa, bo przecież, kurczę, taka walka z elfiakami, ze smokami. Quick by pewnie chciał coś powiedzieć na ten temat. Na przykład powiedzieć, wszyscy zginiemy. Albo coś takiego, nie wiem. Nie wiem, co mówią skaweni przed bitwami. Znaczy, miałem tylko małą próbkę w jednej bitwie, a tak to właśnie nie ma i tak smutno trochę z tego powodu. Dobra, rozstawiam to wszystko. Dobrze, że ich posiłki muszą dojść. O, tutaj moje szczury, elitarna jednostka. Ci w ogóle są w początku kampanii ze mną. Oni mają już po... tutaj 8 poziomy. Właśnie. Tutaj mam Quicka. Quick ma teraz zestaw umiejętności, muszę je ogarnąć, co on tu ma teraz. Utrzyma się albo gin, wzmocnienie siebie i sojuszników zasięgu, dobra. Regeneracja zdrowia, pogrom za krasnoludów, obrażenia przybijające pancerz. Dobra, no cóż, atakujemy w takim razie. Zapomniałam o nich, idziecie tu. Tak, ciebie od razu tu bym chciała. Tutaj. Tutaj te jednostki trzeba ogarnąć. Oczywiście są w taki sposób ułożone, że całkowicie mi nie pasuje. Dobra, idziecie po prostu na nich. A oni będą atakować. Widzę już smoka, który atakuje. Zastrał mnie fireballem, no właśnie. Wy tutaj poproszę. Tutaj włócznicy przede wszystkim na tą jazdę. W ogóle wszyscy otoczyć ją po prostu i wyrżnąć w pień. Nie przejmować się stratami w tym momencie. Czy ten smok będzie atakował, czy nie?
Dobra, tutaj włócznicy, bo to kawaleria jedzie. By uciekać. Atakować smoka. Otoczyć tamtą jazdę, tylko chwila. Jeżeli mi się walczy na takie odległości, jak mam jedną armię, to a drugą tu. Atakować tą jazdę, otoczyć ją po prostu. Wyrżnąć pień. Shit, zaatakowali mi to. I wybiją mi to. Ach, jazda wroga, dobra. Zaatakować ich. Dobra, smok całkiem szybko ginie. Otoczony przez... Dobra, wy ich pokonaliście, biegnijcie tutaj ogólnie. Cofujcie się po prostu. O, wy tutaj, zaatakać ten oddział teraz. Tutaj walczyć. Pomóc im. Pierwszy smok padł. Jest dobrze. Zostało tylko 4. Jazda też im padła. Panika jest, dobra. Tutaj, my tutaj. Drugi smok zaatakował. Już gorzej. Szczur może cofnąć się. No i wszystkie 4 smoki. Naraz plus jeszcze Feniks atakuje. Jak miło. O, zaatakać tego smoka. Zwiększyć obronę zwarciu. Jak smoki nas atakują. W ogóle cała armia powinna mieć jednak tutaj tryb obronny. Te oddziały. Tryb obronny poproszę. Gdzie te moje noski? Tutaj. Atakujcie Feniksa. Ta moja armia chyba zostaje rozbita po drodze, bo tak nie zapomniałam o niej troszkę. Jeju, te smoki. O, jeszcze, no tak, orły. Zapomniałam. Czego tu brakowało w tej armii orłów? Wracać się, nie atakować dalej. Trzeba zabić smoki. W sumie to jest główne zagrożenie, smoki, bo tak... Cała reszta to tak mech, ale smoki to... dobra, te oddziały tutaj dobiegły nawet do mnie. Jak miło. Tutaj zająć się tą jazdą. Tutaj zaatakować tych, tutaj wy się możecie zająć łucznikami. Jak te smoki padną, to ja będę miło bardzo zaskoczona i ucieszona. Zarazem wszystko naraz, ponieważ nie chciałabym bardzo stracić tej armii jednak. Bardzo byłoby miło, jakby ta armia przeżyła tą walkę. Byłabym ucieszona niezmiernie. Wy zaatakujcie tę Straż Feniksa, a będzie najlepiej. Szczuro ogry, niech tu zaatakują. Ta armia mi ginęła, okej. Okay. Nie masz co o nim myśleć, wy wracacie tutaj. Gdzie jest mój Quick? Quick? Tutaj jesteś, w tym tłumie. Okej. Okay, ogólnie... W sumie jeśli mówiłem, że przez ten efekt drzew będę troszkę miała lepszą opanowanie bitwy, to się myliłam, bo jednak idzie dalej do dupy, jeśli chodzi o orientowanie się podczas bitwy w lesie. O, jeden smok upada, okej, okay, dobrze. Wymordujcie tą straż morską. Straż Feniksa nie będzie tak łatwo wymordować, zabijcie tych tutaj. Smok panikuje, dobra, tutaj drugiego smoka trzeba spanikować. No, trzeba... Tutaj, tu, od tyłu u nich. Wy atakujcie tu po prostu w tych. Jak to wygląda? Broni się przed jazdą. O, jednostki mi się ogarnęły. No, atakujcie tam. Tą drugą armię wytracę, ale ta druga armia nie obchodzi tak naprawdę. Ona była tylko tak pomocniczo. O. Dobra, prawie. Ubić go! Otoczyliście go, cholery! Tutaj na oddział się zajmie nimi. Tym. Szczurogry tu walczą, świetnie. Smok padł jeden. Teraz jeszcze kilka.
Wy tutaj? Tam jeszcze ta straż morska działa. A gdzie jest mój szary prorok? Tutaj. Co ja sobie przypomniałem teraz dopiero o nim. Weź trochę powalcz. Dobra, twoja armia... Dobra, w sumie tego strzałego proroka stracę prawdopodobnie. Tutaj te słabsze oddziały niech flankują i uderzą na szelców. A tutaj starcie się wymordować ich. A tutaj elita niech się zajmie smokiem. Reszta... Reszta właśnie musi się resztą zajmować wrogów. Nie, no w sumie wiecie, tak szczerze mówiąc, to nie aż tak dużo mi zadały strat, że te jednostki muszą się wycofać. Cofnijcie się po prostu. Nie ma sensu dalsza walka w tym miejscu po prostu. A tutaj jeszcze tego orła trzeba zabić. Nie, orzeł już sam padł, okej. Okay. Zajmij się smokiem. Tutaj jeszcze jeden smok wraca. Ale te smoki już są padnięte. Dobra. Pokonanie smoków to... Już tutaj... Kwestia chwili tak naprawdę. Quick robi znowu tą obronność dla tych oddziałów. Świetnie. Straż morską zaatakujcie. I się wycofajcie. Zabić ich tutaj. No nie dowódcę, ale... szlachcica, bohatera. Dowódca ich nie wiem gdzie jest, może już zginął. W sumie byłoby to bardzo miłe. Ten Tuska będą dał radę. Jeju. Klątwa na tego bohatera rzućmy. Świetnie. Teraz zajmijcie się nim. Jest osłabiony. Ten Feniks już pada. Smoki też już padły. Został do rozbicia ich piechota. A i balisty. Ale balisty mają problem z trafieniem ze względu na ten. Na teren. I tutaj została ta do rozwalenia straż Feniksa. Więc tym się zajmą nasza elita. Tylko że elita ciągle musi odpierać tak smoka, który uparcie ciągle atakuje. O, te dwa oddziały się nim zajmą. Tutaj te oddziały niech się tu przestawią. Quick niech to atakuje. Tutaj wy obejdźcie tutaj mniej więcej. Pokonacie go? Zabijecie w końcu czy nie? Byłoby miło naprawdę. Ostrzelać tutaj ich. Tutaj dwa oddziały szturmoszczurów. Nie flankują. Ten też. O, te oddziały szczurów. Niech atakują na nich. Trzeba ich zalać teraz. Dobra. I zmierzyć straż Feniksa. Szczurogry mogą mnie tu też zaatakować. Na nich. Straż morską z Loter mają już tutaj. Dobra, świetnie. Atakować tu. Te oddziały tutaj. Gdzie jest Quick? Quick niech tu też atakuje. Świetnie. Mam nadzieję, że te oddziały 3 sobie poradzą z tymi. Straż Feniksa jedna już padła. Zostały dwie. Tykać tu, nauczników. Przywołajmy ten oddział dodatkowo. Kolejne oddziały idą. Jeju, jeszcze sporo zostało do wygranej. Otaczać ich. Tutaj też jeden oddział, dodatkowo. Wyrnąć ich, błagam. Wy się cofnijcie, nie walczcie, tylko... strzelajcie. Tu atakować.
Dobra, ale hucznik on też się strzał już kończą, więc nie jest tak źle. My tutaj. Znaczy ich łucznikom się kończą, a ich... Co tu atakuje jeszcze? Cofać się przed tym. Dobra, jeden oddział. Tutaj flankować bardziej. Ten bardziej tutaj podejść. Zmiażdżyć. Zmiażdżyć ten oddział. Gdzie jest Quick? Quick? Gdzie jesteś? Tutaj gdzieś. A, widzę cię. Obrona dla wszystkich oddziałów. A, ci rozbici, ci też za chwilę będą napierać dalej na nich. W takim razie. Pięknie te szczurogry działają. Moje szczury też sobie dają radę. Tutaj tych trzeba wyrżąć już po prostu. Oszalajcie tych, bo oni tutaj próbują mnie otoczyć, tak trochę. Quick, zajmij się tutaj ich przywódcą. Tych rozbić. Tutaj dojdzie, tu atakuje. Mam masę punktów magii, które są mi kompletnie niepotrzebne, ponieważ... Tak jakby zginął mi przywódca, znaczy zginął mi mag. O, tutaj te jednostki padają, świetnie. Rzeź nastąpiła. Wygrałam to. Nie, moje szczurmoszczury po prostu odwaliły kawał dobrej roboty, pozbywając się tych smoków. A ta druga armia posłużyła jako mięsa armatnie. O, nie dogonię ich już teraz. A szkoda. Ale straty olbrzymie mają. Stracili całą armię, stracili smoki. Przynajmniej jednego. No chyba tylko jeden padł, tak naprawdę. Pozostałe uciekły. Niestety, ale... Wygrane jest. Dobra, koniec bitwy. Okej. No armii nie bardzo mogę uzupełnić. Ale jednak zawsze lepiej to zrobić od razu. Zdobyte łupy. Ta druga armia została przetrzymiona po prostu. O, dobra. I uciekli. Ha! Zabrali to, co im zostało. W sumie będę musiał znowu z tym walczyć przez to. Ale póki co okej. Dobra. W takim razie ja zajmuję tę osadę teraz. I będę musiał dostać posiłki. Bo mi armia zaczęła wyginę. Prawie wyginęła już. Dobra. No te smoki ledwo się trzymają jej. To kusiło, żeby ich zaatakować teraz. Ale najpierw miasto trzeba zająć. A dobra. No ta armia już tak mnie nie obchodziła. Tak ogólnie. Tutaj będę musiała globalnie zerwać trochę jednostek. Szczurmoszczury raczej nie. Szczurmoszczury zresztą mi się uzupełnią szybko. Zwerbuję tych dwie jednostki. Dobra. Tutaj szabrownik, przychody zgrabienia osa. Co ci da się na końcu, mi nie wiem. Wszystko, co bym chciała do ciebie, już masz. Nieposkromione. Większa dyscyplina. Czy ci potrzebne? Tak nie bardzo. Koszt werbunku mniejszy, dyktator. Weźmy to ci na koniec. Dobra, w takim razie teraz wysyłam dodatkową armię. W takim razie. Tam. Tutaj i w forsowanym marszu. Dobra, zdobyłam trochę pieniędzy. W ogóle jak mi ładnie dochody podskoczyły, mam teraz 4000 na plusie. Po straceniu całej armii. Dobra, płyniecie tu. Dwie tury wam to zajmie. Mam nadzieję, że oni jakoś szybko nie będą się uzupełniać. Na pewno uzupełnienie mi tej armii trochę zejdzie. Tutaj czy coś mogę zbudować ciekawego? Jo, chyba nie. Znaczy to mi się przyda z pewnością. I to mi pochłonęło wszystko, wszystkie fundusze moje. Dostępny rytuał, ale to ignorujemy. No i cóż. Dobra, w takim razie w tym miejscu kończę ten odcinek. Tutaj zacznę sobie robować nową armię, tak przy okazji. A nie mam pieniędzy już, no tak. W takim razie w tym miejscu kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i zapraszam do kolejnego, gdzie postaram się te elfy jednak pokonać, bo przydałoby się je pokonać, kiedy... No tutaj...
pokonałem im, kurde, 4 smoki, z czego jeden zginął. Tak więc jest okej, okay. Ta Gwardia Feniksa przetrwała, trochę smutno. No ale ogólnie nieźle, jeśli chodzi o ich straty po ich stronie. Ja tymczasem jeszcze dysponuję dalej sporymi siłami, które będę mógł na nich wysłać. Choć po raz kolejny widać, że trzeba więcej szturmoszurów w armii mieć. Tak, niedługo będę... Chyba teraz zostanę już przy 4 armiach ogółem. Zostanę przy 4 armiach, ale ze szturmoszczurami prawdopodobnie. Prawdopodobnie, ale jeszcze na tym pomyślę. Dobra, no to kończymy odcinek i do zobaczenia w kolejnych. Popatki!